Dzień dobry, witam serdecznie. Patryk Tołkaczewski dzisiaj na Skype'owych łączach. Siemanko, Patryk. Siemanko, cześć. I co słychać u ciebie przede wszystkim? Bo było głośno, zrobiło się cicho. Teraz może znowu zrobi się głośno, jak to Patryk będzie. No co, miałem rekonwalescencję, bo miałem 11 listopada walczyć w ubiegłym roku po walce z Głowackim. Byłem w mocnych przygotowaniach, bo dostawałem trzy różne terminy. No akurat miesiąc przed walką dostałem termin. No i zacząłem sesję sparingową i niefortunny cios dostałem od kolegi, czy z głowy, czy z łokcia, nie pamiętam, bo nie oglądałem tego nagrania, ale tam albo łokieć, albo z główki dostałem podczas luźnej zabawy, no i mnie to wykluczyło z startów na pół roku. Także moja głowa wypoczęła, byłem bardzo głodny treningu, no jestem teraz w mega formie i no nie mogę się doczekać walki tak naprawdę. No, miałem właśnie tak troszeczkę mocniej cię przemaglować, bo i ciebie nie widzieliśmy prawie rok już, i główki też prawie rok nie widzieliśmy. Czy wiesz, co tam się z nim dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Mieliśmy kontakt. Miał walczyć w styczniu, później w lutym. Pisaliśmy też, miał walczyć w maju na tej samej gali co ja. Teraz słyszałem, że we wakacje. Fajnie, mamy kontakt, bo to jest przemiły gość. To jest wielki mistrz i super, że zawalczyłem z nim i mamy naprawdę super kontakt. Także mnie to cieszy, że ta walka dała mi też możliwość poznania Krzyśka osobiście i mamy fajny kontakt, tak jak jesteśmy jak koledzy, nie? Jakieś wspólne treningi się szykują? Nie, raczej ja nie chcę wyjeżdżać. Ja tu mam naprawdę mocną ekipę w Toruniu, mocnego trenera i mocnych chłopaków, jeśli chodzi o parter. I nie chciałbym wyjeżdżać na tym etapie mojej kariery, bo ja raczkuję w tym MMA. A na ten moment szlifuję cały czas umiejętności i tu mi wystarczy. Wiadomo, mamy możliwości gdzieś jechać. Ale o wspólnym treningu z Krzyśkiem jeszcze nie myślałem, choć wspólne spotkanie ma być niebawem i na pewno będzie fajne to spotkanie. Słuchaj, to, żebyście musieli trenować razem, to nie znaczy, że to ty musisz wyjeżdżać. To zawsze możesz Główkę zaprosić Tak, do to on wie. Torunia. On wie, że drzwi otwarte do Torunia są zawsze i zawsze go zabiorę na najlepszego steka, jakiego jadł. Nawet Artur Szpilka go chwalił, także drzwi otwarte dla Krzyśka w Toruniu są zawsze. Co z perspektywy czasu powiesz na temat tamtego nokautu, który Krzysiek ci wtedy zafundował na Stadionie Narodowym? Ja zawsze byłem pokornym zawodnikiem, ale nabrałem jeszcze większą pokorę do tego sportu, bo ja tak naprawdę walczyłem tylko stójkowo i tam wiedziałem, co potrafię, a MMA pokazało mi całkiem inne oblicze tego sportu. No i mam jeszcze większą pokorę, nie chcę za dużo mówić, nie chcę za dużo pokazywać, chcę pokazywać walce i za dużo zbędnych słów nie rzucać, bo formę miałem znakomitą przed Krzyśkiem. Wszystko poszło w 100% dobrze. Plan walki na 99% wykonałem. Ten 1% w walce przeważył szale na Krzyśka korzyść. I tak z perspektywy czasu, no, cieszę się może, że tak się stało, bo może dostałbym jeszcze większych skrzydeł niż miałem i ja nie jestem takim gościem, który chodzi z głową w chmurach, ale coś po coś w życiu jest, tak? No, pamiętam ciebie właśnie. Zresztą miałem przyjemność być wtedy w Toruniu, odwiedzić cię przed tamtym starciem. Pozdrów w ogóle kolegę, z którym przegrałem wtedy zakład na Dobrze, pozdrawiam. ten przyjazd do Torunia. Natomiast no, pamiętam rzeczywiście, że byłeś bardzo wtedy zmotywowany i wydawałeś się taki naładowany. Szkoda tej przerwy. Natomiast teraz KSW-94, Ergo Arena. Czy wszystko tym razem idzie już zgodnie z planem, jeśli chodzi o przygotowania? Ja powiem tak, do walki z Krzyśkiem zjechałem dużo kilogramów, bo ważyłem z nim 104 kilogramy. A teraz zmieniłem podejście i będę ważył tak jak na grądzie ważyłem około 108 kilo, bo w grądzie byłem szybki, dynamiczny i no i większy o te 4 czy tam 5 kilo. I to też dużą różnicę robi w wadze ciężkiej, tym bardziej w MMA, że jak złapiesz to możesz mocniej rzucić, a ja mam siłę naturalną i no i myślę, że tu będzie to na plus, tak? Ilu twoich kibiców wybiera się do Trójmiasta? Ja powiem tak, jeśli miałbym swój sektor, to na pewno bym
bym dużo biletów sprzedał, ale no, moja walka została ogłoszona na samym końcu. No nie wiem, ze 30 osób na pewno przyjedzie. Wiadomo, no, jakbym miał swój sektor i bilety by szły ode mnie, to całkiem inaczej to wygląda niż ktoś ma kupić na stronie bilety, ale no, nie mam do tego głowy teraz, żeby sprzedawać bilety. No, wolę, żeby każdy sobie sam kupił tak na bilet i chyba już końcówka tych biletów. Tam ostatnio chłopacy ode mnie 10 kupili, którzy u mnie trenują i no to ktoś tam na pewno będzie. Ludzie do mnie piszą, że będą na walce i trzymają za mnie kciuki, tak? Jest to miłe, super. No ci, co będą, ci, co mają być, to będą na pewno. Słuchaj, Patryk, w debiucie w KSW walczyłeś z byłym mistrzem świata w boksie. Teraz w drugiej walce w KSW będziesz walczył z jednym z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w K1 w kickboxingu, no bo mówimy tutaj o Michale Turyńskim. Co powiesz na jego temat? Bardzo dobry zawodnik. No, ja jak mam walczyć w KSW, to chcę walczyć z najlepszymi i tak do tego podchodzę, także to będzie na pewno ciężka walka. To jest mega zawodnik i mam do niego mega szacunek, mega respekt. No i nie chcę tutaj za dużo mówić. Zrobię wszystko, żeby wygrać walkę, no ale wiadomo, no, mam pokorę i zobaczymy, jak walka przebiegnie, bo szczęście też jest w walce potrzebne, jak widzieliśmy w mojej ostatniej walce i jak szczęście przyniesie tym razem dla mnie wygraną, no to będę z tego dumny, tak? Na co musisz najbardziej uważać, jeśli chodzi o Michała? Ja mam jakiś gameplan ustalony z moimi trenerami. Nie chciałbym go zdradzać. Na pewno jest to zawodnik, który kopie wysoko, tak? Ma dwie nogi, dwie ręce i może wszystko zrobić, tak? Zobaczymy, co walka pokaże, bo ja się szykuję naprawdę na wszystko i będę gotowy 11 maja. Nie chcę za dużo mówić, bo tak jak mówię, no, pokora jest w życiu człowieka potrzebna i ja pokornie podchodzę do każdego pojedynku i sam chciałem z Michałem walczyć, tak? To była jakaś taka twoja inicjatywa, czyli ten pojedynek? No nie, no dostałem rywali i wybrałem Michała, tak? Jak mówię, jak mam walczyć, to z najlepszymi. To też jest taka ciekawa opcja, ale rzadko się zdarza, Patryk, że właśnie ktoś dostaje kilka opcji i wybiera. Z reguły to jest pierwsza propozycja i albo się godzisz, albo nie, ewentualnie się myśli dalej. Natomiast nie chcę cię pytać jakie, bo pewnie nie możesz albo nawet nie chcesz zdradzić, ale nie, nie chcę, ale, no, ale były ciekawe nazwiska oprócz Michała? Nie było. No, Michał był najciekawszym zawodnikiem i na papierze i w ogóle. No, także wybrałem Michała. Nie szukasz no, tak. drogi na skróty? Nie szukam, ja chcę z najlepszymi walczyć, jestem w KSW i walka z Krzysztofem Głowackim pokazała mi, jaki szacunek zdobyłem u innych ludzi, u innych też trenerów, których uważam za najlepszych trenerów w Polsce i których nie znałem osobiście, a sami po walce z Krzyśkiem, jak mnie zobaczyli gdzieś tam na gali, to podeszli sami, podali mi rękę i powiedzieli, że dałem zajebistą walkę, bo przejść z boksu i zrobić to, co ja wykonałem przez te 1,5 minuty, jakby ktoś znawca jakiś na czynniki pierwsze rozłożył tą walkę, to naprawdę dużo pokazałem i no jestem z tego dumny, że ktoś taki jak właśnie ta osoba podeszła do mnie i mi to powiedziała i widzę też, że zdobyłem szacunek u zawodników KSW. Wiadomo, no, przyszedł chłop z gołych pięści i nie wiadomo, co tu chce robić, ale walką pokazałem, że no, że chyba zasługuję na ten szacunek, także. Jak idą treningi parteru? No powiem tak, no zmieniłem jedną osobę w przygotowaniach, bo chodziłem do osobno na stójkę, a osobno na MMA, a teraz chodzę tylko do jednego klubu, Fight Club Toruń i cały klub jest ustawiony no, pod moje przygotowania i chłopacy i wszystko. Także MMA Grudziądz chciałbym podziękować tutaj chłopakom, którzy pomagają też mi w przygotowaniach. No jest super, naprawdę. No. Trener widzi mnie, mój główny trener widzi mnie na sali każdego dnia i wyciąga wnioski. Także to jest najważniejsze, bo jak chodziłem na stójkę gdzie indziej, to on nie widział, jak robię tą stójkę, a całkiem inna stójka jest w MMA niż w kickboxingu, tak? Jak jeszcze bardziej trenujesz na razie, jeśli chodzi o zapasy i parter, te techniki obronne, defensywne, czy ja podobają wszystko. ci się również? Ja wszystko, ja lubię łapać i rzucać, nie?
I powiem szczerze, że dla mnie jest fajne to powiedzenie, jak to pan Mariusz Podzianowski mówi, lubię łapać i rzucać, bo jak ja złapię, to każdym rzucę, tak, nie? Zresztą było widać z Błowackim, jak rzuciłem też nim, nie? Mimo, że ważyłem 104 kilo, a teraz tam mam 109, 108,5. Wspomniałeś o walkach już troszeczkę podczas poprzednich pytań o tych gołych pięściach, skąd się zresztą wywodzisz. Zresztą największą popularność zyskałeś właśnie dzięki Gromdzie. Czy były jakieś rozmowy z Gromdą w ogóle od walki na Stadionie Narodowym, czy to jest etap Nie. zakończony? Etap zakończony z Gromdą. Jesteśmy zakończony, już nie będę tam walczył, tak? Nie ukrywam, Nigdy. że jak widzę walki na gołe pięści, to mnie to jara, choć wywodzę się z boksu amatorskiego i będę szczery z tobą, nigdy nie biłem się na stulówce i nie miałem takich rzeczy, żeby ktoś mnie zaczepiał. Ja po prostu od małego tutaj na mieście wiedzieli, że ja ciężko trenuję i jak ja trenowałem boks i wracałem do domu, to potrafili mnie za godzinę widzieć, jak biegłem sobie. Na przykład ktoś jechał, mnie widział, że idę z torbą, a za godzinę widział mnie, jak biegnę. I wiesz, Toruń jest niby 200 tysięcy ludzi, a tu każdy się zna i wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, a jak ja właśnie ciężko trenuję i to oni wiedzą i widzą to i cały Toruń o tym wie, że no mnie takie coś charakteryzuje, że lubię ciężko trenować i jak ja wchodzę na trening, to jestem wyłączony i lubię ciężko trenować, choć kiedyś, jak miałem przerwę 8 lat, to powiedziałem sobie, że nie wiem, jak to można o 7 rano biegać, a dzisiaj to robię, nie? Wracając do Gromdy, to już definitywnie powiedziałeś, że jak patrzysz na te walki, to cały czas cię to jara, ale z jednej strony powiedziałeś, że już nie zawalczysz tam. Tam nie zawalczę. Może być tak, że KSW Epic kiedyś będzie chciało, żebym zawalczył na gołe pięści z jakimś rywalem. Jak dostanę fajną garzę, to na pewno zawalczę, tak? A wiem, że emocje na gołe pięści daje dość duże, bo mam taki styl, że no, że potrafię jednym uderzeniem załatwić sprawę, tak? A czy były jakieś propozycje na tę pierwszą galę KSW Epic skierowane do A ciebie? nie, może niekoniecznie propozycje, ale coś mi się mknęło w tle, że chcieliby mnie na luty, ale no wiadomo, no moja kontuzja mnie z tego wykluczyła, tak? Jak duża jest szansa, myślisz, że na KSW Epic 2? No bo prawdopodobnie do tej gali dojdzie, bo ta Pewnie pierwsza. zawalczę. Myślę, że zawalczę na tej gali, tak? I to myślisz, że Nie będą gołe pięści? wiem, czy będą, ale no, jak będą gołe, to bym chciał, wiadomo, wszystko zależy od garzy, albo bym chciał w małe rękawice z kimś boks, tak? Bo nie ukrywajmy, że jak się tłucze dwóch zawodników wagi ciężkiej na łapy, to fajnie to widać, a jest to efektowne niż kulanie, bo ja naprawdę no, nabrałem pokory do tego sportu, ale no, nie lubię się kulać, tak? Nie lubię oglądać, jak ktoś sobie komuś dźwignię założy. A często jest tak, że zawodnik słabszy potrafi dużo lepszego zawodnika w tym parterze skończyć, tak? No, to jest właśnie jakby geneza powstania jiu-jitsu, żeby ten słabszy zawodnik zawsze miał szansę z tym silniejszym. Natomiast wracając do tego kulania, to myślisz, że w walce z Michałem Turyńskim nie zobaczymy jakichś kulanek? Nie wiem, co będzie, naprawdę. Nie wiem, jak walka się potoczy. Nie mogę mówić ci, plan na walkę masz do pierwszego strzału, jak to się mówi, nie? Czas pokaże, co będzie. Ja spokojnie trenuję, na razie nie myślę o walce. Gameplan mój trener ustala i szlifujemy to. Nie wrzucam tego na media tak za bardzo, bo nie chcę, bo jestem w dobrej formie. Nie wiem, czy byłem w takiej formie jeszcze przez te 3,5 roku, jak wróciłem do sportu walki po mojej 8-letniej przerwie. Wielu ludzi o tym nie wie, dlatego też o tym chcę wspomnieć, że miałem 8-letnią przerwę i dla niektórych ludzi może być to fajny przykład na to, żeby nie poddawać się, bo no bo wrócić po 8 latach do sportu i walczyć w KSW to jest chyba mega wyczyn. No, jest to jeden na pewno ogólnie, nie tylko w KSW, ale ogólnie w sportach walki dość wspaniała sprawa. Natomiast ty cały czas celujesz takie walki bardziej stójkowe. Chciałbym cię teraz zapytać, jak ty w ogóle postrzegasz swoją przyszłość w MMA? No bo pierwsza walka, tak jak wspomnieliśmy, z byłym mistrzem świata w boksie, z Główką. Druga walka z Michałem Turyńskim. Na Epiku też mówimy albo o boksie o małych rękawicach, albo o walce w ogóle bez rękawic. Natomiast no w końcu cię pewnie czeka jakaś walka z jakimś Ja takim przekrojowym. będę gotowy na pewno. Ja jestem gotowy, ja robię z zawodnikami naprawdę dobrymi i daję radę sobie.
Bo mówię, no Mataleo Toruń, tutaj klub, który współpracuje z naszym klubem Fight Club Toruń, to są mocne koty i oni jeżdżą na zawody międzynarodowe. Teraz Mistrzostwa Polski były chyba. Dwa złote medale chłopaki zdobyli. Jest dużo tych zawodników i ja tak naprawdę wszedłem w ten sport, w te jiu-jitsu i widzę, że naprawdę dużo sportowych świrów tutaj w Toruniu jest. I cieszę się, że no mam szacunek u nich i bardzo mi pomagają, bo wiadomo, jak to jakiś gościu przyjdzie znany i myślą, że będę chodził z głową w chmurach, tak? Ale ja jestem zawsze sobą i to jest dla mnie najważniejsze. Szpilka czy wrzosek? Ja nie chcę tutaj mówić, kto wygra, bo nie chcę ani jednego, ani drugiego urazić. Mam swojego faworyta, ale ja zostawię go dla siebie. Także ja nie chcę obstawiać, bo jak mnie obstawiał jakiś zawodnik czy Głowackiego i usłyszałem, że to był Krzysiek, a bardzo lubiłem tego zawodnika, to też tak mnie trochę zniesmaczyło, a wiadomo, każdy ma swojego faworyta na walkę. Ja trzymam kciuki, żeby cali i zdrowi wyszli z tej walki. Jest jakiś przeciwnik w KSW, Patryk, z którym chciałbyś się sprawdzić? Nie mam takich rywali. Ja skupiam się teraz na walce, żeby wygrać, stoczyć kolejną walkę, ją wygrać i wtedy mógłbym z zawodnikiem właśnie takim MMA zawalczyć, wziąć jakieś większe walki, no bo chodzi o to, że tą karierę trzeba budować. Ja dostałem mega kozaka na początek. Choć pokazałem się z dobrej strony, to wiadomo, wynik walki jest najważniejszy. No i teraz chcę pokazać się z jeszcze lepszej strony. Choć tamtej porażki nie traktuję jako porażkę, tylko jako lekcję i wyciągnąłem na pewno wnioski z tego wszystkiego. I chcę 11 maja pokazać to, tak? Choć chcę walczyć częściej, bo wiem, że rozbrat z oktagonem i w ogóle z ringiem to jest, na nowo się musisz adoptować. Wiadomo, te sparingi to wszystko, ale jak są kibice, 55 tysięcy ludzi było. Ja nie miałem w ogóle stresu i myślałem o tym, żeby wygrać walkę. Jeszcze przypominały mi się słowa, co ludzie mówili z moich bliskich, a ja tego nie słuchałem, a zawsze siedzi to z tyłu głowy, tak? No także co, Patryk? Powodzenia w takim razie. Zdrówka przede wszystkim, żeby tam. Dziękuję, żeby nie zapeszyć. Żeby nie zapeszyć, żeby w tych przygotowaniach nic się nie stało. No i co, do zobaczenia w Gdańsku bądź Sopocie, zależy po której stronie Ergo Areny będziemy znaczy, 11 oczywiście. maja. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich kibiców. Trzymaj się, dzięki, hej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.